W Żmigrodzie wybudowano dwa place zabaw dla psów. Psigród, bo tak się nazywają, to ogrodzony wybieg, na którym znajduje się mały tor przeszkód. Sam pomysł dotyczy przede wszystkim tego, żeby właściciele swoich czworonogów mogli w sposób fajny, atrakcyjny wyprowadzać swoje pupile i się po prostu z nimi spędzać wolny czas. Wybiegi wybudowano w ramach projektu Ogrody Bioróżnorodności, terenu rekreacyjno-dydaktycznego nad rzeką Sąsiecznicą. Cała inwestycja, ta duża, kosztowała ponad 3 miliony, natomiast myślę, że kilkadziesiąt tysięcy kosztowały te dwa elementy tych placów zabaw dla psów. Jak twierdzi burmistrz Żmigrodu, koszty utrzymania obu placów są niewielkie. To są, szanowni państwo, koszty takie jak przy tego rodzaju obiektach, czy placach zabaw dla dzieci, czy w ogóle infrastrukturze samorządowej, czyli trzeba wykosić, posprzątać, także niewielkie na pewno koszty w stosunku do efektów.